Panie trenerze, za nami półmetek przygotowań w tureckim Belek. Nad czym pańscy zawodnicy skupili się podczas pierwszego tygodnia przygotowań do sezonu? Tak, od pierwszego dnia sme potrenovali dva razy do dňa. Čiže tie nogy u zawodników by neideálne, ale to byl aj môj taký pomys, že by nebyli v takom komforte, ale že by pokázali aj akož v tréningu a očivište aj v tých sparingoch, ktoré sme zagrali a je lepé s takými trudnými nogami zagrať sparingový meč a aj do nástupných mečov a do extraklasy je to dobré, lebo tam prigotovíme závodníkov tak, že by tie nogy by byli ideálne, že by čuli sa komfortne a očivište pokázali jakož v tých oficiálnych mečoch. Mm-hmm. Za nami dwa spotkania przygotowawcze z Jagiellonią Białystok i Partizanem Belgrad. Oba niestety przegrane przez nasz zespół 1-2, ale pewnie zgodzi się pan ze mną, że na tym etapie przygotowań wyniki spotkań kontrolnych schodzą jednak na drugi plan. Jest. To prawda, ale na drugiej stronie taką pewność w siebie, zawodników a zespołu zrobi się tak, że zrobimy dobre wyniki, oczywiście, ale mówię tak, potrenowaliśmy bardzo mocno. A tie výniky, OK, je si až na druhej rade najvážnejšie, aby závodníci byli zdroví, aby mohli pokázať jakosť v tréningu a to najlepšie si prigotovali na extraklasu, ale to, čo sme chceli zrobiť v tréningu, to sme zrobili, tam všetko bylo OK a tam nebyl žiadny problém, boiska sú prigotované na top poženi, takže všetko sme zrobili tak, jak sme chceli. Szczególnie chyba pierwsza połowa dzisiejszego spotkania z Partizanem Belgrad, czyli bardzo wymagającym rywalem, mogła się na pewno podobać. Tak, podobało się, ale jest to len sparing, także przychodzą mecze oficjalne, gdzie jest to o co grać, będą tam punkty, będzie tam presja na wynik, presja na na naszą grę, oczywiście. Takže to je druhá taká strona, tá mentálna a psychologická, čo je to samé, náš cieľ prigotoviť závodníkov aj na tieto meče, ale dnešný ten sparing pokázal jakosť na našej strane, to samé na strane Partizánu, a kde byli ladné akcie, ja myslím, že ten sparing, hlavne pierša púva, alebo 60 minút, kým sme nezrobili potom zmeny a dostali čas a šancu aj mladí závodníci, tak to malo parametre na bardzo, bardzo dobrom poženi a dnes sme zrobili tak, že väčšina závodníkov zagrala 60 minút, aj dlatego, že sme potrénovali včoraj dva razy, dnes ráno byl tréning, takže nebylo to len také nejaké rege. A ja myslím, že to, čo sme pokázali, tak je to taký dobrý alebo pozitívny punkt aj do nastepných dní a očivište aj do tých mečov, ktoré nás čakajú. W ostatnim czasie do naszego zespołu dołączył środkowy obrońca Djordje Trznomarkowicz z Lecha Poznań. Zdążył już wystąpić w dwóch treningach. Dzisiaj też również w spotkaniu z Partizanem Belgrad zagrał minuty. Także jak oceniłby pan tego zawodnika na pierwszy rzut oka? Tak, pierwszy pomysł mój jest, albo opinie jest takie, że jest to doświadczony zawodnik, lewonożny, jest tam dobre podanie a bardzo mocno było takie zaangażowanie. Już na pierwszym treningu jsem zobaczył, że był tam od niego coaching, co jest pozytywne, takie wsparcie jeden do drugiego a wiemy, o kogo chodzi. Jest to zawodnik z Lechu Poznań, kiedy wypożyczany, ale zagrał, tam mecze pokazał jakość. Także ja myślę, że po tym, co Lubo Guldan schodził na pozycję, na drugą stronę sport dyrektora a Soren Riese został w Denmarku, tak brakował nam taka jakość na pozycji środkowego obrońcy z lewej strony. Takže šukali sme jakož na túto pozíciu a ja myslím, že George môže byť ten, ktorý pokaže tam jakošť a vzmocní náš zespúl a ten cel, ktorý je pred nami, on bude ten, ktorý pomôže nám na tejto droge. Na zgrupowanie zabrał pan wielu zawodników, młodych zawodników z Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębia. Jak dotychczas spisują się ci chłopcy? Ja jestem zadowolony z młodymi zawodnikami z naszej Akademii. A dla nich jest to szansa.
jest aj taký prezent dla nich, že môžu byť tutaj, že môžu zagrať aj keď len krutší čas, ale sparingy proti Jagellonii, to samé proti Partizanu Belehrad a je to taký progres aj dla nich do prišlosti, aby zobačili oni sami na šobie, jaká jakošť je závodníkov, ktorí hrajú v extraklasu, to je z Jagellonia a to samé je Partizan Belehrad, ktorý je do druhom mieste v tabeli srbskej ligy, gra európske pogare na druhú púvu, Dišaj vymienil celý skvad. Takže toto je dobré a pokázalo im to, jak mocno a musí ešte pracovať, jak šipko mysleť. Čiže tá idea musí byť šipka, nogy musia byť šipké, takže z tejto takej optiky ja myslím, že je to dobré aj dla nich. A pokázalo im to aj takú drogu, že ešte v tým momente oni nejsou ešte prigotovaní na extraklasu, ale step by step s každým krokom, jak budú dobre pracovať, mocno pracovať a budú slúchať to, čo my a chceme od tých mladých závodníkov, že môžu byť tí, ktorí závodníci mladí, mládežovci, ktorí sú tutaj, to prišlosti aj lídrami našej družiny v extraklase. Na zakończenie chciałbym Pana zapytać o to, co czeka nasz zespół w najbliższych dniach i jak wygląda sytuacja kadrowa. Tak następny dzień pojedziemy, zrobimy tylko jedną fazę treningową. Każdy jeden dzień już ta objemność pójdzie do dolu. Odnowa regeneracyjna oczywiście tam jest ważna, dlatego że za krótko jest tu oficjalny mecz albo mecze. Oficiálne extraklasy, tak tam je zvážne, aby to, čo sme popracovali, a je to zmenšenie u závodníkov, čo je dobre v tejto etape prigotovania, tak zrobíme krutšie tréningy, intenzívnejšie a čeká nás ešte jeden meč s bulgárskou družinou, to je četvierka. Tam už nezrobíme tylko zmien aj v tom meču, aj dlatego, že je zvážne, aby závodníci odegrali 90 minút, aby zrobili takú mečovú prax, a aby to mali v nogách. Takže toto je najbližší plán, najvážnejšie bende, aby všetci boli zdroví, aby sme nemali nejaké kontúzie, očivišťa, aby sme mohli do extraklasy vchodiť s tým najmocnejšími závodníkmi a fyzične prigotovaní a očivišťa aj to mentálne. Dziękuję bardzo, trenerze. Proszę bardzo.